Cześć! Adamkowski witam Was na kanale MgSM.pl, a dzisiaj temat troszeczkę inny. Wiecie, co mi się ostatnio przytrafiło? Stukłem telefon. No i jako że mądry Polak po szkodzie postanowiłem, że kolejny telefon sobie ochronię. I przy tej okazji postanowiłem przyjrzeć się bliżej nowej marce y, akcesoriów komórkowych y, marce Smarti, która m.in. oferuje szkiełka hartowane. Na Czym kierować się przy zakupie szkiełek ochronnych na ekran? Niekoniecznie ceną, niekoniecznie marką, bo czasem te tańsze rzeczy okazują się równie dobre jak te drogie i bardziej markowe. Ważne, żeby szkiełko miało odpowiedni kształt no i tutaj niestety musimy je wyjąć z opakowania i przymierzyć do telefonu, czy aby na pewno pasuje. No a drugi istotny parametr to twardość, wyrażana w 10-stopniowej skali. Tu mamy dziewiątkę. Zatem prawie że super twarde szkło, prawie że najtwardsze, chyba twardszego na razie nie będzie, dziesiątek prawdę mówiąc sprzedaży jeszcze nie widziałem, no ale dziewiątki się zdarzają, owszem. No i pewnie boicie się naklejania szkiełka. A ja wam pokażę, że to jest bardzo proste i sami to zrobicie w chwilę. Uwierzcie mi, że naklejenie szkiełka jest naprawdę łatwe i nie jest to żaden Rocket Science i na pewno dacie radę zrobić to sami, nie musicie nikomu za to płacić. Szkło najlepiej nakleić od razu na nowy telefon. Gdy jeszcze ekran nie został przez was porysowany, gdy jest perfekcyjnie gładki, no i czysty. Bo wiecie, wyczyścić zawsze go zdążycie. Ale kiedy już się pojawi rysa, szczególnie taka głęboka, o, jak na przykład na moim iPhone'iku, no to już niestety ona pozostanie widoczna nawet po naklejeniu szkiełka. Szkiełka nie mają właściwości maskujących istniejące już rysy. One po prostu zapobiegają powstaniu kolejnych, nowych. Załóżmy, że już kupiliście szkiełko. Przymierzyliście w sklepie, pasuje, no i biegniecie do domu naklejać. I powolutku, przede wszystkim... Choć jest to pewnie dla Was oczywiste, ale dla pewności powtórzę. Umyjcie ręce, tak żebyście nie mieli kurzu na dłoniach. Potem otwórzcie opakowanie, przeczytajcie instrukcję, którą znajdziecie na każdym opakowaniu porządnego szkiełka no i zajrzyjcie, co tam jeszcze w opakowaniu poza szkiełkiem mamy. W przypadku szkiełek Smarty mamy dwie ściereczki, wilgotną oraz suchą. Czyszczenie telefonu zaczynamy oczywiście od ściereczki wilgotnej. Potem ususzamy ekran drugą ściereczką i upewniamy się, że nie pozostał na nim żaden pyłek. Gdyby pyłek jednak pozostał, to albo go zdmuchujemy, albo lepiej korzystamy z załączonej do szkiełka naklejki oznaczonej Dust Absorber, czyli absorber pyłu. Naklejką tą delikatnie dotykamy powierzchnię ekranu, ze szczególnym uwzględnieniem okolic głośnika, tudzież ewentualnych przycisków, generalnie wszystkich miejsc, w których jeszcze mogły pozostać jakieś drobne pyłki. Kiedy mamy już telefon oczyszczony, kolejny raz przymierzamy szkiełko, zwracając uwagę na wszelkie wycięcia i na jego brzegi, tak aby doskonale ułożyć je, dopasować je do wyświetlacza naszego smartfona. Jeśli wszystko gra, teraz wystarczy tylko spojrzeć, z której strony szkiełko ma zdejmowaną folię ochronną. Kładziemy szkiełko tą folią w stronę ekranu. Folię poznacie po takim dodatkowym listku. I kiedy już kolejny raz upewnimy się, że szkiełko leży idealnie, używamy dołączonych do kompletu naklejek oznaczonych guide sticker, czyli takich naklejek stabilizujących o podłużnym kształcie, które pomogą nam w naklejeniu szkiełka. Szkiełko po prostu musujemy z jednej strony yy, tak, jak już docelowo miałoby leżeć, a potem delikatnie unosimy, delikatnie zdejmujemy folię ochronną spod spodu i po prostu kładziemy szkiełko na telefon. Klej powinien ładnie się rozlać. Można mu trochę dopomóc palcami masując wyświetlacz od środka do brzegów. No i cóż, pozostaje już tylko chwilę poczekać. Pełne przyklejenie nastąpi po paru godzinach, także nie zrażajcie się tym, że na początku trochę może nieefektownie to wyglądać. Później będzie zdecydowanie lepiej. Warto co jakiś czas docisnąć szkiełko. No a jeśli, jeśli przypadkiem jednak coś wam nie poszło, został jakiś pyłek pod spodem, czy nakleiło się jednak krzywo, bez obaw. Można spróbować delikatnie unieść szkiełko i przykleić jeszcze raz. Pamiętajcie jednak, że takie parokrotne przyklejenie i odklejenie szkiełka sprawia, że podłoże klejące się jednak trochę zużyje i za którymś tam razem już nie będzie wyglądało tak ładnie, jak za pierwszym razem. Dlatego lepiej trochę cierpliwości, trochę czasu poświęcić i przykleić perfekcyjnie za pierwszym strzałem. Lepiej przymierzyć dwa razy niż później żałować. A zatem podsumowując. Naklejając szkiełko, zachowajcie spokój. Postarajcie się, aby wokół było czysto, abyście mieli czyste dłonie, no i aby telefon był czysty. Najlepiej chroncie telefon od samego początku, zaraz po zakupie. No a czy w ogóle warto stosować ochronę? No cóż, ja już się przekonałem, że warto. Obyście Wy nie musieli. A teraz cóż, pozostaje mi życzyć Wam powodzenia przy naklejeniu szkiełek. Więcej szczęścia niż ja ostatnio miałem. No i... Żegnam się już z Wami, zapraszając oczywiście na kolejne nasze produkcje. Do zobaczenia. Cześć!